Jak wyglądają lunche u Wojciecha Modesta Amaro? Czym różnią się od kolacji podawanych w Atelier Amaro? Ile one kosztują? Czy można się nimi najeść? I czy w ogóle warto się nimi zainteresować? Na wszystkie te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie dalej! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia. Dziękujemy wam bardzo za tak miły odbiór ostatniego filmu o Atelier Amaro. Padł rekord, ponad 1 000 000 wyświetleń, mnóstwo, setki komentarzy. Dzięki temu filmowi bardzo mocno nasz kanał się rozwinął. Już niedługo będzie 150 tysięcy subskrypcji. Ja przypominam, że u Amaro byliśmy na 100 tysięcy subskrypcji, więc zobaczcie, jak szybko przeszło prawie 50 tysięcy was. Dziękuję. W Atelier Amaro byliśmy na kolacji i postanowiliśmy sprawdzić, jak wyglądają tam lunche. Dostępne są one od środy do piątku w godzinach 12-13.30 i co ważne, tutaj chodzi o godzinę rozpoczęcia danego lunchu. Można zacząć właśnie o 13.30. Co ważne, są one stosunkowo tańsze niż kolacja w tej nagrodzonej gwiazdką Michelin restauracji, ale o dokładnych cenach powiem na końcu, a póki co przenieśliśmy się do Atelier Amaro i zacznijmy lunch. Jesteśmy już na miejscu, wybraliśmy sobie lunch złożony z 5 momentów. Jest też opcja lunchu 3-momentowego, ale stwierdziliśmy, tak jak ostatnio, że trzeba iść na całość. Także czekamy, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Okazuje się, że lunche, podobnie jak kolacje w Atelier Amaro, poprzedzane są amuse-bouche'ami, czyli tam to się nazywało before, i my otrzymaliśmy kość. Kość w moim przypadku zrobioną z wątróbki, taki pasztet z wątróbki, podejrzewam, to będzie wątróbki drobiowej, do tego jest żel o smaku ogórków kiszonych, a Sonia też ma kość, ale zrobioną z pietruszki. Pire z pietruszki. Ale wygląda tak samo, prawie. Trochę tutaj ten kolor wątróbki wychodzi u mnie. No dobre. Ten żel faktycznie smakuje jak ogórki kiszone. Taka esencja ogórków kiszonych, można powiedzieć. Pasztet jest aksamitny, trochę jak foie gras, ale no nie jest to foie gras, tylko pasztet z wątróbek drobiowych, kurzych dokładnie. I to wszystko jest w takiej polewie zastygniętej o fakturze białej czekolady na przykład. Ale czy to jest biała czekolada? No kurczę, może być w sumie. Taka nie za słodka, rozpływająca się w ustach, lekko chrupka. Też jest chłodne, zimne, fajne, bardzo dobre. No pachnie taką białą czekoladą. Ale śmieszne, bo się spodziewasz, że zjesz coś słodkiego, a jest taka jakby właśnie konsystencja białej, zimnej czekolady, która w ogóle nie jest słodka, a w środku jest właśnie to pire z pietruszki. Dobra. Takie podwójne zaskoczenie na poziomie wizualnym, na poziomie faktury też. Bardzo fajny wstęp. Drugi amuse-bouche, czyli cappuccino z borowików, a w środku ponoć kryje się kania w tym purze. No taka grzybowa pianka, trochę jak bez gwiazdek ostatnio. Gdzie ta kania? O! Kania smakowała mocno tym purzem przede wszystkim. Na początku zaskoczyła mnie słodyczą, o dziwo. No generalnie bardzo fajne. Kolejny amuse-bouche podano na gałęziach. Tatar z marchwi z kawiorem z pstrąga. No to ciekawie, jakby był ten tatar był na korze drzewnej, ale jest to chyba jadalne. Bardzo smaczne, przede wszystkim czuć na marchewkę. Ta kora, nie wiem z czego przygotowana, fajnie chrupie. No i pojawia się jeszcze ten aspekt rybny, czyli kawior, ale przede wszystkim marchewka. Ja mam chyba to samo, prawda? Dokładnie. Czuć marchewkę bardzo. Ale ten właśnie tak smak, posmak rybny też. Fajne. Smakują mi bardzo te amuse-bouche, chyba bardziej niż ostatnio. To jest to samo, co mieliśmy ostatnio. Taka kwintesencja lasu. Czyli to są takie rożki z żelem ze świerku, tak? Z żelem ze świerku. Ja mam ze słonecznikiem, a Maciek ma kawior ze ślimaka. Jedliśmy to ostatnio, tak jak Maciek powiedział, jest to taki las w buzi. Pewnie tak będzie, tak samo. Podobno to jest taki standard zawsze, jak tu przyjdziecie, to w tych amuse-bouche'ach będzie to podane, tak samo jak pieczywo. To są takie dwa standardowe dania, które zawsze są. Wtedy ten amuse-bouche bardzo mi smakował. Rożki są z czarnej porzeczki. Nie dziwię się, że to jest stale podawane tutaj w tym miejscu, bo te rożki są rewelacyjne. Pieczywo się tutaj nie zmienia. Po pierwsze jest taki ciemny, czarny wręcz chleb z popiołem, z orzechami włoskimi, a po drugie są maślane bułeczki. Te maślane bułeczki kocham. Zamierzam je sobie teraz tutaj, o,
posmarować masełkiem. Cudowne są te bułeczki. A jeszcze z tym masłem, rewelacja. Pierwszy moment tego lunchu, czyli jest to wędzony węgorz z majonezem z polskiego wasabi na sałatce z jabłka oraz z emulsją z ogórka. Pachnie mocno wędzoną rybą przede wszystkim. Super jest i ta ryba, i ta sałatka z jabłka. Fajnie się to ze sobą łączy, słodkie, z takim mocno wędzonym, rybnym posmakiem. W pierwszym kęsie chyba nie miałem tego wasabi, teraz będę miał go więcej na pewno. Jest charakterystyczny smak chrzanu wasabi, ale nie jest to aż tak pikantne, jakbym się spodziewał. Dobrze wyważone z majonezem. Świetny pierwszy moment. Mamy już kolejne danie i jest to danie, które jest zapowiedzią zimy. Jest to Winter is coming. Jak to pan powiedział, zima nadchodzi, czyli mamy śnieg. Ale jest to śnieg, jest taki puder ze smażonego koziego sera. Pod spodem jest kapusta oraz rydze. Jesienno-zimowe danie. W ogóle ciepłe, uważaj na te, bo są bardzo gorące. O, bardzo mocno pachnie tym kozim serem. Bardzo dobre. I te rydze świetne. I kozi ser bardzo wyrazisty, bardzo charakterystyczny. Do tego kapusta jest wymieszana z czarnymi kurkami. To się łączy na naprawdę fajny taki właśnie jesienno-zimowy smak, mocno grzybowy, z charakterystycznym kozim serem. Ale to jest pyszne. Ten drugi moment chyba jeszcze lepszy niż pierwszy, a ten pierwszy był naprawdę doskonały. Bardzo dużo smaku umami z grzybów, z koziego sera. Rewelacja. Uważam tak samo, to są moje smaki. Bez dwóch zdań pyszne. Pierwsze danie główne, czyli halibut podany na sosie z dyni i rokitnika, czyli będzie taki słodko-kwaśny. Obok jest dynia piżmowa, jeśli dobrze pamiętam. Karmelizowana z pigwą. Dziki brokuł, zioła. Pięknie pachnie. Wszystkie dania w sumie dzisiaj. Momenty mi dania. Momenty. Ten sos jest super. Tak, faktycznie słodko-kwaśny, bo ten rokitnik jednak dużo wnosi. Też świetny. Choć chyba ze wszystkich momentów najmniej taki wow. Danie główne, czyli moment czwarty. U mnie jest to kaczka w mięsnym sosie żółw na bazie mięsa i kości. Posypana jest pyłem pszczelim. Tutaj widać o, z tej strony, choć nie jest to aż tak mocno dostrzegalne. Obok kaczki jest pire z pistacji przykryte gruszką w trybuli, dlatego jest też taki bardzo intensywny zielony kolor. Tutaj jest pire na bazie fioletowego ziemniaka oraz foie gras posypane taką posypką ze skóry kaczki, chyba tak. Już tyle informacji, że człowiek zapomina. A jeszcze Sonia ma swoje danie. Rybka, sosik. Bardzo dobra. Czułeś pistację? Czy gruszkę? I to, i to. Nie, bardzo dobra. W ogóle to jest ryba taka, taki styl ryby, który lubię najbardziej. Więc chyba z tych trzech ryb, które były dzisiaj, węgorz, halibut i teraz troć, to jest dla mnie najlepsza, bo po prostu taką rybę najbardziej lubię. Pyszne. Czy ja kiedyś jadą fioletowe ziemniaki? Nie wiem. Może gdzieś. Bardzo dobra. Super danie. Kaczucha. Pierś z kaczki, bardzo ładna. Jak to pan powiedział, królowa kaczka. Świetnie przyrządzone. Rozpływająca się w ustach. Do tego ten genialny sos. Bardzo intensywny, bardzo mięsny. I ta posypka z pyłku pszczelego dodaje fajnie słodyczy całej kompozycji. Zobaczmy to pire pistacjowe. Ciekawe, takie bardzo słodkie. Słodsze niż bym się spodziewał. Ta podejrzewam będzie bardzo aksamitne. Ale bardziej czuć tego ziemniaka chyba niż to foie gras. Może to i lepiej. Ostatni moment, czyli deser. I na deser jest, słuchajcie, bakłażan, który nie wygląda jak bakłażan, bo go tutaj też nie widać i który ponoć też nie smakuje jak bakłażan, bo był gotowany w syropie z czarnego bzu. Do tego są lody o smaku chałwy oraz włosy z chałwy i zapowiada się fantastyczna przygoda. Śmiesznie to wygląda. Bakłażan smakuje jak syrop z czarnego bzu. Tutaj pan kelner powiedział, że bakłażan zachowuje się jak gąbka i chłonie właśnie smaki czy zapachy, które są w pobliżu, nazwijmy to. No i ten deser świetny. Zaskakujący, słodziutki. Tutaj nie ma jakichś takich kontrastowych smaków, ale jest po prostu deserem dającym dużą przyjemność.
Po wszystkich momentach przychodzi czas na praliny, na pożegnanie. Są tutaj cztery rodzaje. Widoczne na pierwszy rzut oka są tylko trzy i są to te pomarańczowe, to są mini pączki dyniowe z nadzieniem z rokitnika. Te zielone to są polskie mini kiwi, te z kolei to jest toffee z kukurydzy. Ostatnia pralina to te czarne listki. Te są bodajże ze słodu jęczmiennego. Od czego zacząć? Pączki. Od pączek. Faktycznie, jest to pączek. Te pączki smakują jak ten sos do halibuta, bo to też jest i dynia, i rokitnik. Idziemy dalej. Kiwi. Trochę słodsze niż takie duże kiwi, ale jest to kiwi jak najbardziej. Czas na toffee. Lodowate w dotyku. Ziarenkami kukurydzy. Bardzo mocno karmelowe. I bardzo pyszne. Chyba najlepsza pralina. I na koniec czarny listek po smaku słodu jęczmiennego. No ciekawe. Jak przy poprzednim filmie o Atelier Amaro, teraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się i najważniejsze pytania dotyczące lunchu. Będzie o różnicach względem kolacji, będzie o wielkości porcji, no i oczywiście o pieniądzach, ile to wszystko kosztuje. Jakie są różnice i podobieństwa między lunchem a kolacją? Przede wszystkim to są te same dania, które są serwowane wieczorem w danym tygodniu. Tutaj przypomnę właśnie, że każdego tygodnia jest inne menu w Atelier Amaro. Różnica jest taka, że na kolację może być 6 lub 9 momentów, a na lunch 3 albo 5, także kilku momentów na lunch po prostu nie spróbujemy, a kilka tych, które są wieczorem, pojawiają się w karcie. I tutaj, tak jak mówiłem, to są te same dania co wieczorem i też zmieniają się one każdego tygodnia. Także tych dań, o których dzisiaj mówimy, prawdopodobnie już nie zjecie. Może zjecie jakieś wariacje na ich temat, gdzie będą zmienione poszczególne składniki. Kolejne podobieństwo to tak jak na kolacji mamy before i after, czyli mamy amuse-bouche i mamy praliny. Jeżeli chodzi o amuse-bouche, to nawet się pojawia jedna ta przystaweczka mała za każdym razem, czyli to jest ten rożek z żelem ze świerku. Takim podobieństwem jest również pieczywo. Zawsze wjeżdża na stół pieczywo, czyli pyszny chleb, bułeczki, które Maciek tak zachwalał. Czego nie ma, to nie ma tych takich przerywników, tych takich dziwacznych napojów, jak na przykład na kolacji mieliśmy ostatnio kombucze, czy jakiś taki zielony napój. To miało za zadanie zneutralizować kubki smakowe przed kolejnym daniem, teraz tego nie było. No i taka kolejna różnica widoczna gołym okiem, to jest na pewno mniejsze zainteresowanie lunchami. I tu też jakby mnie to całkowicie nie dziwi, bo jednak jakbym miała wybrać kiedyś do Amaro, to bym wolała iść na jakąś kolację z jakiejś wyjątkowej okazji, czy coś takiego. Ile to wszystko trwa? No 5 momentów to jest około 2 godziny lunch. Czuję, to jest taki dłuższy lunch. Nie jest taki lunch jak w pracy na Mordorze na 20 minut, tutaj sobie na jakiś domowy obiadek. Tylko, że to jest taki już, no bardziej to się nazywa tylko lunch, ale to jest raczej... To jest tak zwany business lunch, tak? Business. Czyli raczej się przychodzi z kimś ubić jakiś interes. Lunch 3-momentowy na pewno trwa krócej, może w godzinie się zamyka. Ale nie są te lunche tak traktowane po macoszemu, tylko też kelner opowiada o każdym daniu, można sobie zamówić winko, więc tak naprawdę to nie jest tak, że to jest lunch, szybko, rozcierach, ciach, ciach, jemy, wychodzimy do pracy, znowu wracamy, absolutnie nie. Bardzo ważne pytanie, czy da się tym najeść? Musicie sobie tutaj uzmysłowić, że to jest kilka dań, te dania nie są może wielkie, ale jest ich kilka, do tego jest pieczywo, jakieś amuse-bouche, jakieś praliny na koniec i to naprawdę idzie się najeść, jest bardzo dużo bodźców, bardzo dużo smaków i to też na to wszystko wpływa. Jak wybierzecie to menu lunchowe 3-momentowe, 3-daniowe, to też nie znaczy, że najecie się mniej, ponieważ podobno te porcje są wtedy trochę większe, dostosowane do tego, żeby się najeść. Po prostu macie mniej momentów, ale są one trochę większe. Ile to wszystko kosztuje? Mam oczywiście rachuneczek, trochę krótszy niż w przypadku kolacji. 3 dania, lunch 3-momentowy kosztuje 149 zł, a 5-momentowy 219 zł. To jest ta podstawowa cena, o której trzeba pamiętać. Jest to oczywiście cena za osobę, a nie za dwie osoby. Dodatkowo płatna jest woda ponownie, 16 zł od osoby. Tutaj nie ma jakby jakiejś chyba ilości limitowanej. Cały czas jest dolewana ta woda, nie? Dokładnie. Poza tym dodatkowo płatne jest wino. Można zamówić pairing win albo pairing polskich alkoholi. To jest powyżej 100 zł, grubo powyżej 100 zł płatne, czyli do każdego dania wtedy mamy wino albo nalewkę, ale też można po prostu zamówić tak jak my kieliszek wina i my zamówiliśmy wino, które za kieliszek kosztowało 45 zł, czyli za dwie osoby 9 dyszek. No i do tego automatycznie jest naliczany, co jest podkreślone w karcie, 10% napiwek, opłata za serwis, czyli razem za wszystko zapłaciliśmy 616 zł,
co jest kwotą mniej więcej o połowę mniejszą niż za kolację, za w sumie o połowę mniej doznań. Czy zatem warto pójść na lunch do Wojciecha Modesta Amaro? Dla nas było warto, bo przynajmniej zobaczyliśmy, jak to wygląda, jeżeli nie jesteśmy na kolacji, ale jeżeli ktoś miałby wybrać, na co iść tak po prostu, no to raczej na kolację. Na pewno wydamy więcej, ale jednak to będą troszkę inne doznania, inna atmosfera i raczej ja bym polecała pójść na kolację, odłożyć trochę więcej pieniędzy, ale jednak tych momentów trochę więcej spróbować. Z drugiej strony, jeśli boicie się wydać ponad 1000 zł za dwie osoby na kolację, a nie boicie się wydać ponad 500 zł na lunch dla dwóch osób, no to wtedy taki 5-momentowy lunch jest całkiem fajnym kompromisem, no bo okej, jest trochę tego wszystkiego mniej, ale generalnie oddaje to atmosferę restauracji, atmosferę posiłku, można się zapoznać z tymi daniami i mniej więcej można ogarnąć, o co w tym wszystkim chodzi. Ten 3-daniowy lunch wydaje mi się chyba troszkę mniej ciekawy, choćby dlatego, że nie było w nim tego momentu, który nam najbardziej smakował, czyli tych rydzów z kapustą i z kozim serem. Tam on się nie pojawił niestety. Ale różnica w cenie nie jest aż tak ogromna w sumie, żeby jak już ktoś jakby chce, ma pieniądze, żeby w ogóle iść, no to te 70 zł chyba tak więcej zapłaci. Tak, jest różnica 70 zł, więc... No tak, ma to tak mało, nie mało, nie? Mało, nie mało, tak. Właśnie, to można mówić o wszystkim. Na kieliszek wina by się znalazł dodatkowy pieniądz wtedy. Ja myślę, tak mi teraz do głowy przyszło, że jeśli bym chciał kiedyś wrócić do Atelier Amaro, zobaczyć, co tam się zmieniło, jakie są nowe potrawy, nie wiem, w inną porę roku może, bo tak byliśmy pod koniec lata i jesienią, ale nie wiem, na wiosnę na przykład, no to nie wiem, czy bym nie poszedł na taki pięciomomentowy lunch raczej. Jeśli by mną kierowała tylko taka zwykła ciekawość, no to ten pięciomomentowy lunch jednak pokazuje takie... takie clue, myślę, całego menu. Też nawet mieliśmy takie wrażenie, że nam troszkę może bardziej smakowało teraz. Były całkiem inne dania, więc jakby to zależało bardziej od dań niż tego, że to jest 5-momentowy lunch. No ale generalnie była taka chyba esencja, no nie wiem, bo nie mieliśmy kolacji. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czy byliście już w Atelier Amaro na kolacji albo na lunchu? Czy wolelibyście pójść na lunch czy na kolację? Co was by bardziej zainteresowało? Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten film i zasubskrybujcie kanał, bo będą kolejne materiały, może nie z Atelier Amaro, ale innych ciekawych restauracji. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego!